Witam Was serdecznie. Dzisiaj rozłożymy sobie taki blender kielichowy. Nawet trochę waży. Zaraz sprawdzimy ile. A więc odsuniemy go. Trzy tysiące 512 gram po złotówce 3,51. Taka by była, taki by był zarobek z niego, jakbyśmy go oddali w tej chwili. I zaraz sprawdzimy sobie, co ma w środku. Wygląda solidnie. A więc pauzuję, odkładam wagę i bierzemy się za rozbiórkę. Pauza.
Dobra, tak to wygląda. Jesteśmy po rozbiórce. Takie nóżki zostają u mnie. Kabelki na razie zostają też u mnie. Niedługo zrobimy z tego odcinek, skorowania tego. Mamy trochę stali nierdzewnej. O, ta płytka też zostaje u mnie, tutaj nic nie ma wartościowego. Jest trochę aluminium, ale i diody, ale jest potencjometr, włącznik, a więc zostawiam to sobie. Zobaczymy, coś może z tego zrobię. Odkładam to, wyciągam wagę, ważymy i zobaczymy, jaki będzie wynik końcowy. Wszystkie śrubki i tak dalej podkleiłem delikatnie taśmą papierową. Raczej to nam nie zmieni jakoś mega wagi. Dokładam wirnik. Z wirników będzie odcinek też. 1484 gramy. Po złoty 20. Złoty 78. Trochę nierdzewki. 312 gram. Nierdzewka jest w tej chwili po 8,40. $2,62. 4,40 już jest. Nie jest źle. Tu mamy trochę mosiądzu. Policzymy jako pobiał. $22,50 w tej chwili mosiądz pobiał. $0,23. 4,63. I ostatnie miedź. 174 gramy. Miedź mix w tej chwili po 36 zł. Znowu coś mi waga szwankuje. $6,27 to nam daje. Łącznie $10,89. A więc wynik chyba fajny. I do następnego. Do zobaczenia. Na razie.